Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się jedenastu i powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Pod wpływem słów człowiek może ulec przemianie na lepsze lub na gorsze. I ten, który mówi do człowieka, jest w stanie zapłodnić jego myśli, uczucia, treścią dobrą, pożyteczną albo złą, destrukcyjną dla niego. I głosić Ewangelię to nieść dobrą wieść. Dobry jest tylko Bóg. Skoro nowina jest dobra, odczuwamy w tym rękę samego Boga. Zobaczmy, to między innymi sprawa rozeznawania duchów. W zależności od tego, co słyszymy, prawda? Możemy rozeznać, jeśli coś jest dobre, to Bóg mówi przez usta tego człowieka. Dlaczego potrzebna jest dobra nowina? Ponieważ świat zapomniał o Bogu, a tym samym o dobru. Człowiek jest wewnętrznie rozbity, zniechęcony do życia, smutny, często niewidzący dla siebie przyszłości. Ewangelia integruje wewnętrznie. Ona pozwala człowiekowi na powrót do własnego wnętrza, powrót do drugiego człowieka, a przede wszystkim umożliwia powrót do samego Boga. I to głoszenie dobrej nowiny jest dlatego, aby człowiek odzyskał samego siebie, dostęp do własnego serca, dostęp tym samym do Boga, który go stworzył. Możemy powiedzieć tak, że ci, którzy słuchają Słowo Boże i rozważają je w swoim sercu, pozwalają, aby Bóg na nowo ich stwarzał. Głoszenie Ewangelii z równocześnym jej przyjęciem przez tych, którzy słuchają, właśnie oznacza stworzenie na nowo. To jest to rodzenie się mocą Ducha Świętego. Pod wpływem właśnie Słowa Bożego stajemy się nowymi ludźmi. I ta nowość zawiera się w przyjęciu myśli Boga, w przyjęciu Jego wrażliwości. Jezus posyła uczniów do świata, który potrzebuje dobrej nowiny. Często ten świat daje jasno do zrozumienia, że nie chce Ewangelii, nie chce Chrystusa, nie chce Kościoła. Zobaczmy, że ta nowina zobowiązuje do życia według niej. Uświadamiamy sobie, że świat jest w mocy złego. I korzystanie z dóbr tego świata, bez odniesienia do Chrystusa, podporządkowuje człowieka złym mocom. To życie w wolności wyraża się w słuchaniu tego, co Bóg mówi, który stworzył człowieka i wie, co jest dla niego lepsze. Dlatego pytamy: Panie, czy tego dla mnie rzeczywiście pragniesz, jeśli w naszym sumieniu rodzą się jakiekolwiek wątpliwości? Znakiem odzyskania wolności i uwolnienia się od wpływów zła i świata jest żywa wiara człowieka. I dzięki niej jesteśmy zdolni zwyciężać szatana, rozpoznawać jego działanie przez ludzi i przeciwstawiać się skutecznie temu, co mogłoby zatruć naszą duszę, nasze myślenie i uczucia. Czy nie doświadczamy tego, że wiara nas uzdrawia? Natomiast jej brak sprowadza życie w zamęcie, a właściwie skupienie się na użyciu tego świata, co w konsekwencji czyni człowieka
Jego niewolnikiem. My potrzebujemy głosiciela, głosicieli dobrej nowiny, abyśmy, stając się wolnymi, poznali i pokochali Jezusa teraz i na wieczność. Jakie to jest ważne, codziennie czytać choćby mały fragment z Pisma Świętego. Gorąco do tego zachęcam.